Wyobraźcie sobie miejsce, do którego uciekamy od zgiełku dnia codziennego. Miejsce, gdzie zatrzymuje się czas. Miejsce, gdzie ten czas nie ma żadnego znaczenia. Mrągowo Resort & Spa, zresztą wiecie co? Zapraszam do środka i nie wyobrażajcie sobie tego, tylko zobaczcie, jak to wygląda. Dzisiaj gościmy w hotelu Mrągowo Resort & Spa, a moim gościem jest Natalia Kurman, która mówi, że zna się na marketingu i zajmuje się tym tematem w hotelu. Dobrze powiedziałem? Tak, mówi to za duże słowo. Dzień dobry, witam Was i Ciebie, Mariuszu. Ale znasz się na marketingu, no bo inaczej by Cię tu nie było. Skoro tu jestem, to coś muszę wiedzieć. No, interesuje mnie bardzo kuchnia Wasza. Jesteśmy, jaka jest Wasza kuchnia? Tak, na terenie Mazur, więc na pewno w naszej kuchni znajdziecie ryby, grzyby. To jest to grudzieństwo naszych tutaj terenów, więc tego u nas nie może zabraknąć. A ryby gdzieś tutaj z okolic? Tak, współpracujemy z rybaczówką tutaj w Mrągowie, także mam nadzieję, że będziecie mieli okazję też zwiedzić ich tereny i zobaczyć. Nie, no poprosimy Ciebie, zadzwonisz i nas zarekomendujesz, może nas przyjmą, to pokażemy. Myślę, że nasi widzowie będą chcieli zobaczyć właśnie miejsce, z którego czerpiecie. Inwestujemy tutaj w naszym obiekcie, rozwijamy się cały czas. Otworzyliśmy nową salę konferencyjną, powiększamy restaurację. Jesteśmy hotelem głównie nastawionym na rodziny z dziećmi, ale drugim naszym takim celem jest organizacja szkoleń, konferencji i różnych eventów. Pokoje są wygodne, ja się wyspałem. To bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wyglądam na wyspanego. Co prawda jeszcze nie jestem najedzony, więc chętnie skorzystam ze śniadania. A no to dobrze bardzo się tam składa, akurat mamy porę śniadaniową, więc ja serdecznie zapraszam na śniadanie i spróbowanie tutaj naszych specjałów. To co, my lecimy na śniadanie, a za chwileczkę zapraszamy Was na wspólne gotowanie z szefową kuchni, z Sabiną. Zapraszam. Będzie coś lokalnego, z tego co wiem. Ja goszczę w gospodarstwie rybackim rybaczówka. Gospodarstwo rybackie w Mrągowie. W Mrągowie i no wystarczy. I tutaj naszym rozmówcą fantastycznym jest Darek. Darek, Mariusz. Tak jest. Wszystko się zgadza. Może przejdziemy. Będziesz dalej opowiadał, bo bardzo, bardzo fajnie, ciekawie mówisz. Mnie jakby chciał, bo tu jeszcze kamery nie były włączone, ty opowiadałeś o tej sielawie. Że to coraz mniej jest. No, coraz mniej to. Sielawy, węgorza jest coraz mniej, też mówiłeś, tak? No z węgorzem jest troszeczkę inna sytuacja. Sielawa, spadki populacji sielawy to wywołały zmiany środowiska, czyli takie niekorzystne zmiany, zanieczyszczanie jezior różnymi substancjami. Natomiast jeśli chodzi o węgorza, tutaj sytuacja troszeczkę bardziej ma jakby podłoże ekonomiczne. Mianowicie. Drogi. Materiał zarybieniowy jest drogi, a niestety materiału zarybieniowego w sposób sztuczny nie można wyprodukować, więc cała Europa jest skazana na zakup materiału zarybieniowego u wybrzeży Atlantyku, począwszy od Portugalii, skończywszy na Szkocji. To jest jezioro Czos? To jest jezioro Juno. To jest jezioro Juno. Pamiętam, że w Mrągowie jest jezioro Czos. Jezioro Czos jest, to jest jezioro, nad którym właśnie jest położony hotel. Mrągowo. I nad jeziorem Czos odbywają się festiwale Picnic Country. No właśnie, i z tego chyba najbardziej jest znane. No Mrągowo jest znane z tego przede wszystkim, no bo oczywiście nie z sielawy, nie z węgorza. Ja w ogóle widziałem fajne hasło, the best country to invest. Tak? Aha. No dobra, ale nie będziemy oszukiwać, że przyjechaliśmy do Ciebie po rybę, bo chcemy ugotować z szefową Sabiną jakieś fajne danie, powiedziała, że będą placuszki z cukinią. I tam jakimś elementem ma być wędzona rybka. Nie ukrywam, że chciałbym od Ciebie tę rybkę pozyskać. Życzę powodzenia z tą pozyskaniem rybką. Czy z rybką? Nie, z tą rybką i z tym smakiem. No mamy w ofercie oczywiście, mamy w ofercie swoje ryby. Zapraszam w takim razie do naszej wędzarni.
Zakupy zrobione, ryba pozyskana, atrybuty wszelkie do tego, żeby gotować mam. Mam nawet szefową kuchni Sabinę obok siebie. Witam. Sabina, szef kuchni hotelu Mrągowo Resort and Spa. I będziemy dzisiaj dla Was przygotowali, znaczy w sumie dla nas będziemy przygotowali, bo my to będziemy jedli, ale będziecie sobie mogli to odtworzyć w domu. Oczywiście, że będą tak. Mogli odtworzyć w domu to, co będziemy jasne, przygotowali. Jasne, bardzo prosty przepis dla każdego. Dla każdego, co to będzie? Co robimy? Robimy placki z cukinii ze pstrągiem wędzonym. Ze pstrągiem, tak się mówi na Mazurach. Dostaliśmy go jeszcze cieplutkiego, Wy tego oczywiście nie odczujecie, ale mówię Wam, ciepłe, pachnący. Prosto z rybaczówki. Tak. Naszej. Waszej. Naszej, Mrągowskiej. Mrągowskiej. Tak. Współpracujecie na co dzień, dlatego byliśmy. Dokładnie. I teraz tak, tam już widzę, masz coś tam porobione, tak. Jest starta cukinia. Tak, mamy startą cukinię, zrobiłam to sobie wcześniej. Tu możemy położyć, zobacz, tu jest zimno. Tak, mamy zimno, ciasto naleśnikowe. Ale jest żółte, czyli jest... Jest żółte, jest z mąki kukurydzianej. A, tak, tak. Żeby tak było bardziej fit, skoro mamy pstrąga tłustego. Ale co, że mąka kukurydziana jest fit? No bardzo. Może schudne. Połączymy najpierw ciasto z cukinią. Troszeczkę ją, wycisnę. Tak. Ty ją ale wcześniej już to robiłaś, czy teraz dopiero wyciskasz? Bo to co, żeby wody się pozbyć? Wycisnęłam ją troszeczkę wcześniej, teraz docisnęłam. Ja cukinię bardzo lubię ze świeżymi ziołami, czyli bazylią. Komponuje się świetnie, jeżeli ktoś robił krem z cukinii, to zachęcam dać dużo świeżej bazylii. A to fajnie pachnie. To ma fajnie pachnąć. Ale to bazylię w standardzie dajesz, czy dodajesz jakieś inne zioła jeszcze? Daję bazylię i pietruchę, ale widzę, nie mam. Że nas tu pietruchy nie mamy. No to trudno, będzie bazylia. Możesz dać kolendrę, ewentualnie zrobimy to. Możemy dać kolendrę. Kolendrę damy do pstrąga, posypiemy nią trochę. O, świetnie. Zobaczcie, jak już kolorowo, fajnie, zielono. Dodamy pieprzu. Nasza szefowa tutaj zadbała o to, żeby było fit, żeby było kolorowo. Taki chyba ten hotel jest taki, nie? Oczywiście. Dbamy o gości, bardzo dbamy. Potwierdzam. Czujemy się zadbani. Dobra, czyli ty mieszasz i zaczynasz smażyć, tak? Tak, ale to już wszystko, tak? Pięknie. Robi takie się fajnie. Złote placuszki nam zrób. No. Takie cudowne złote placuszki. Ale czemu trzy? A bo trzy się zmieściły. No tak sobie wymyśliłam. Resztę dosmażymy później. Dokładnie. Tak sobie wymyśliłam, że zrobimy, trzy. Ale... Skoro mój kolega tutaj smaży te placuszki, to my wymieszamy sobie śmietanę kwaśną. No właśnie, bo jeszcze będą jakieś dodatki. Oczywiście będą dodatki z musztardą, Dijon, tak? Lepsza Dijon. Zaostrzymy troszeczkę tego pstrąga. Później będziecie próbować. Mamy trochę łyżkę za dużą. To palcem. Użymy. Oczywiście. No co, a jak robisz w domu? Użyję palca. A jak robisz w domu? Czy w domu nie używasz? Palca? No. W domu mało gotuję. Nie wierzę. Naprawdę. A w domu gotuje może mąż? Czy żywicie się w restauracjach, bo nie ma czasu? Czy nie ciągnijmy tego tematu? Dobra, nie ciągnijmy tego tematu. Nie, bo widzę, że temat jest trudny, bardzo, sprawy i tak dalej. Bardzo lubię, bardzo, bardzo uwielbiam chodzić po restauracjach naszych okolicznych. Mhm. Nie mamy ich dużo, ale coś tam się zawsze znajdzie. Dzisiaj mamy śmietankę kwaśną wymieszaną z musztardą. Ja tu do niej z sercem, z gotowaniem, mało nam jest śmietaną z musztardą. No dobra. Użyjemy jeszcze sporo kolendry. Ale chciałem dobrze. Czyli to też tam umiem gotować. No czyli do ryby będzie nam to pasowało. Nasza kolendra. Czujesz, jak świetnie pachnie? Czy czujesz? Czy czuję? Znaczy czuję, tak. Znaczy czuję. czujesz, że te placki się nam smażą? Przepiękne, świeże ziółka. Powiem ci, że z tej strony już to fajnie się smażę. Układamy sobie. No. Rzucimy sobie pstrąga. A że ty tak przekładasz jeden na drugi? Tak. Użyjemy naszych świeżych ziółek. No. Położyć takie tego. Położyć, tak, taki dramatyczny. Proszę. A daj trzy, bo dwa to tak. No dobrze, no zepsuj mi moją koncepcję.
To tak, to my tutaj obieramy sobie pstrąga, danie mamy skończone, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Wygląda genialnie, pachnie jeszcze lepiej, ale to przede wszystkim dlatego, że po pierwsze, gotowa odpowiednia szefowa kuchni, z inną by się to na pewno nie udało. Po drugie, placki są ładne, smażone przeze mnie, a po trzecie, i nie wiem czy... Na pewno by jedna... to nie wyszło, jakbyś nie smażył tych placków. Nie, to by zdecydowanie nie wyszło, a jeszcze jest bardzo ważna rzecz, że korzystaliśmy... No zobacz, że to no uda, udaje używa, się. Nawet umiesz używać tej kuchenki. No, co jakiś czas zadziała. Chodzi o to, że korzystaliśmy jeszcze z produktów regionalnych, byliśmy w Rybaczówce, pozyskaliśmy fajnego pstrąga. No i co więcej nam zostaje? Nic więcej, no, ale zostaje nam popałaszować, także myjemy, a wy możecie sobie spróbować i przygotować coś takiego w domu. Prawda, Sabiny, a z domu nie macie. Ale dacie radę. Nie macie, ale sami dacie radę. Oczywiście.